Szanowni Państwo, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie jest wspólnym elementem przestrzeni kulturalnej, sportowej i turystycznej Mazowsza i Warszawy. Nie ukrywam, że jako człowiek sportu zauważałem i zauważam, że muzeum spełnia również ważne funkcje turystyczne. W imieniu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej chciałbym powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że muzeum jest członkiem naszej organizacji. Dziękujemy za współpracę. Życzymy tych tłumów młodych ludzi, szczególnie dalej i codziennie. I dziękujemy jeszcze raz za wszystko, co muzeum na rzecz turystyki i dla turystyki robi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Prezesie. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół reprezentuje prezes honorowy pan Zbigniew Okorski. Jedyne miejsce, gdzie można przekazać właściwe życzenia. Także panie dyrektorze, my już współpracujemy z muzeum 30 lat praktycznie. To już jest kawał drogi, to już jest prawie połowa waszych dziejów. Niestety działania reorganizacyjne, bo właśnie wybraliśmy najpierw nowego prezesa związku, trochę nam utrudniły przygotowanie darów i one jeszcze nie dotarły, ale dotrą przy najbliższej okazji. Także pamiętając tutaj o ogromnym depozycie pamiątek Sokoli w tym muzeum, jesteśmy zawsze sercem bardzo blisko. Także również dla wszystkich pracowników, z którymi mamy okazję od lat mieć do czynienia i którzy nam pomagają z całych sił, można powiedzieć, w trudach odtwarzania historii Sokoła, wyciągania pamiątek, przypominanie różnych rzeczy i we wszelkich innych okolicznościach. Także dziękuję bardzo, a jakieś tam gadżety się pojawią w przyszłości.